żeby dobrze pokazać teraz wszystkie te cyfry, potrzebujemy nauczyć się liczyć po chińsku. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 10, tak? Uwaga, albo tak, albo tak, albo tak. Ale słuchajcie, kiedy Indianie w dawnych czasach wyruszali na polowanie i polowali na te bizony, nie mieli jeszcze koni, a więc musieli chodzić. Brawo. Ale jak dostali te konie, to brawo, mogli jeździć. Kiedy konie pojawiły się raz z Europejczykami, Indianie nazwali konie szumkałakan. Powtórzcie. Szumkałakan. Co oznacza duży pies, dziwny pies, święty pies? I teraz do czego służy łapacz snów? Są dwie wersje. Jedną wersja jest taka, że służy do tego, zawiesza go się nad łóżkiem, żeby lepiej się spało, lepsze były sny. A druga wersja, którą też usłyszałem, to Indianie mówią, że łapacze snów służą do tego, że w trakcie, gdy śpimy, nasza dusza podróżuje i łapacz powoduje to, żeby nasza dusza wróciła do ciała. Onsenie to jest również dla nas, jako dla przyjezdnych ludzi, takie bardzo ciekawe, niesamowite doświadczenie. Do onsenu wchodzi się nago. Założenie jest takie, że nago wszyscy ludzie sobie są równi. W dawnych czasach na preriach, kiedy Indianie spali w tipi i komuś przyśnił się biały orzeł w locie, to Indianie mówili, że widzą wielkiego ducha i to jest symbol białego orła. A godło białego orła to jakie państwo ma? Polska. Polska, dlatego Indianie mówią, no Polacy to są naprawdę Indianie w Europie, no bo tak, bizony mają, bo żubry. Oni cenili kakao bardziej niż złoto i coś ciekawe, ich władcy pili kakao z misek zrobionych ze złota. To jest zupełnie inne kakao niż właśnie takie przemysłowe. Będzie miała bardzo długie rękawy. Zobaczcie, bo tymi rękawami można poruszać w górę i w dół. Czekajcie, jeszcze założymy tutaj do tego taki fartuszek. No, jest. O, nowy kandydat. Zobacz, jest miasto, zobacz do góry. Jest, hurra! W tamtym roku było gniazdo i dwa lata temu było gniazdo. Jak ja byłem młodym człowiekiem, tu goniłem po starej dzielnicach huty, to wróbel był wszędzie, po prostu wszędzie. Tylko na centrum my znalazłem jeszcze takie statko wróbli z mazurkami. I jednego wróbla znalazłem na placu w Gęczycach. Proszę bardzo, tak wygląda jajeczko, sikoreczki. Jerzyk, wyobraźcie sobie Państwo, to jest tak ciekawy ptak, który praktycznie nie siada. Wyobraźcie sobie Państwo, że one lądują tylko wtedy, kiedy składają jaja. Widzicie, że wszystkie krzyżówki w tej chwili w parach już pływają. One już się sparowały, już wiadomo, już tak zostaną teraz na cały sezon. Młody prawie, że już na wylocie, jeszcze ma żółty dziób. No niestety tutaj, szczególnie do dzieci mówię, że takie rzeczy się zdarzają, to nie jest coś nienaturalnego. W przyrodzie tak bywa, że nie wszystkie ptaki się wykarmi, niektóre zachorują, a lekarza nie ma, prawda? To i tak jest bardzo niewiele, prawda? Bo wyobraźcie sobie, że każda sikora ma po 10-12 jaj. Generalnie takie małe ptaki, proszę Państwa, to żyją 3-4 lata maksymalnie. Czym większy ptak, tym dłużej żyje. No. Jak ma szczęście oczywiście. Nowa
hucianki to dziewczyny, które na co dzień spotykają się przy kawie. Opowiadamy sobie o życiu i pomagamy sobie nawzajem. Na jednym z takich spotkań poznałyśmy Olę i jej córkę Izabelkę, która od urodzenia jest ciężko chora. I z tej okazji postanowiłyśmy pomóc Izabelce i zorganizowałyśmy dla niej kiermasz. Poznałam kogoś tak cudownego, że nie jestem nawet w stanie słowami opisać to, co się tu dzieje i to, co one robią dla mojej Izy. Cel jest naprawdę bardzo ważny i dla mnie, i dla mojej córki. Na ten kiermasz mieszkańcy Nowej Huty przynieśli różne rzeczy, obrazy, swoje rękodzieła, zabawki, książki, a także my same upiekłyśmy różne ciasta, smakołyki. Jedne są z żurawiną, kruche, tutaj z... Nie, to może z masą jakąś tam w środku. Bo te są po prostu okrągłe, a to tak. Dobra, bierzemy. Izabelka ma już 18 lat i te 18 lat walczymy cały czas o jej życie, o jej zdrowie. Kiermasz jest jednorazową akcją dla Izabelki. Izabelka dalej potrzebuje pomocy, ma swoją stronę internetową. Mamy nadzieję, że ten kiermasz sprawi, iż ludzie zainteresują się losem Izabelki i będą wchodzić na jej stronę, na której jest szansa dalszej pomocy i wsparcia finansowego. Dzięki rehabilitacji, dzięki leczeniu. Ona nigdy nie wyzdrowieje, ale na pewno będzie mogła dłużej cieszyć się życiem.